kilka pozycji ułożeniowych, jakie możecie stosować przy bólach ostrych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Pierwsze ćwiczenie. Bierzemy sobie stołek bądź krzesło, na którym kładziemy nogi. Kładziemy się na plecach. Nogi najlepiej jakby były zgięte pod kątem 90 stopni w odcinku, w stawie biodrowym, tak samo w kolanach. W ten sposób leżymy przez kilka minut. Staramy się rozluźnić szczególnie odcinek lędźwiowy, kończyny dolne. Pozycja ta przy bólach ostrych powinna przynieść nam dużą ulgę.